Witam cię serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek mówiący o tym, jak bardzo zły jest wilk. Tak jak trzy świnki z opowieści musiały się przekonać na samym sobie, żeby podjąć pewne działania, żeby się przed nim zabezpieczyć. Tak niektórzy muszą usłyszeć więcej ostrzeżeń niż inni, żeby do nich dotarło, że nie mają do czynienia z łagodnym barankiem, z owieczką, ale ze złym, wyrachowanym, perfidnym i wrednym wilkiem. Jezus też mówił o owcach, o wilku w owczej skórze, że przyjdą tacy. Nie my przyjdziemy do nich, tylko oni przyjdą do nas. I w jaki sposób chrześcijanin może bronić siebie? Może bronić swoich najbliższych? W księdze Ozeasza, 4 rozdziale, 6 wersecie, czytamy tak, w części A. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, gdyż brak mu wiedzy. Więc człowiek musi zdobyć pewną wiedzę, naukę. To jest bardzo potrzebne, to jest nasze zabezpieczenie. A człowiek, który pewne rzeczy weźmie na wiarę, po prostu zostanie zwiedziony. Choćby dlatego, że nie wszyscy ludzie są dobrzy i wielu przywódców uważa, że dobrze jest w takim braku poznania zostawić swoich braci. Tych, którym niby mają usługiwać. Taki bardzo mocny fragment znajduje się w księdze Izajasza 9:15. Zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. Jeszcze ciekawiej jest to oddane, zaraz zobaczymy, w przekładzie Nowego Świata. I prowadzący ten lud sprawiają, że się błąka. Prowadzeni zaś są zwodzeni. Czy taka sytuacja ma miejsce wśród Świadków Jehowy? Czy ciało kierownicze jest tymi, którzy sprawiają, że ten lud się błąka i czy oni sami są zwiedzeni? Czy są na to dowody, bo rzucać oskarżenia jest bardzo łatwo, ale czy są na to dowody? Nie wiem, czy, drogi słuchaczu, znasz taką broszurę, czego wymaga od nas Bóg? Ja ją znałem prawie na pamięć. Przynajmniej pierwsze dwa rozdziały to na pewno, bo wtedy już nią głosiłem w tamtych latach, kiedy została wydana. I lekcja pierwsza ma tytuł: jak możesz poznać wymagania Boże? I zobaczmy tylko, przeczytajmy tylko pierwszy akapit. Tu są same truizmy. Z punktu widzenia chrześcijanina, Biblia, czyli Pismo Święte, jest cennym darem od Boga. Można ją przyrównać do listu kochającego ojca do dzieci. Piękne słowa. Dowiadujemy się z niej prawdy o Bogu, kim On jest i jakich zasad się trzyma. Biblia wyjaśnia, jak sobie radzić z różnymi problemami i jak znaleźć prawdziwe szczęście. Jedynie z niej możemy się dowiedzieć, co trzeba czynić, by się podobać Bogu. Choćbym bardzo chciał, nie jestem w stanie znaleźć niczego, z czym się nie zgadzam, co jest napisane w tym akapicie. To jest bardzo dobre podsumowanie tego, czym tak naprawdę jest Pismo Święte.
Tylko że jest jedno ale. Te informacje, które są zawarte w tym akapicie, to nie jest dokładny opis tego, co naprawdę nauczają świadkowie Jehowy, w co naprawdę wierzą. To jest niepełny obraz. Jest tu powiedziane tylko tyle, żeby powiedzieć coś fajnego, z czym się łatwo zgodzić, ale żeby nie powiedzieć za dużo, a co by mogło zastanowić chrześcijanina będącego już w jakimś zborze, albo po prostu człowieka, który coś tam o nich słyszał. Dlaczego tak jest? Zobaczmy, na początku powiedziano tutaj, że można przyrównać Biblię do listu kochającego ojca do dzieci. I to jest prawda. I człowiek, który był w jakimś kościele, on słyszał o tym, że jako wierzący jest dzieckiem Bożym. I w zasadzie jak przeczyta takie zdanie, to sobie myśli, okej, no Biblia jest do mnie napisana, jestem jako wierzący dzieckiem Bożym. Tylko że świadkowie Jehowy tego nie uważają. Nie wierzą w to, że oni już teraz jako grupa stanowią dzieci Boże. Tylko jakieś 10 tysięcy czy 13 tysięcy z nich, którzy spożywają chleb i wino na swojej pamiątce śmierci Jezusa. Reszta nie jest uważana i nie ma prawa uważać siebie za dzieci Boże. Jest o tym artykuł w książce Prowadzenie rozmów, czy wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Ja tylko tak krótko pokażę. Można sobie zrobić pauzę, na spokojnie sobie to przeczytać. Ojej. Ja to też tylko krótko omówię, bo nie chcę tego całego czytać. Okej. I co tutaj jest napisane? Dla człowieka, kiedy już zostanie świadkiem Jehowy, czego on tak naprawdę się dowie? Dostanie tą książkę, będzie mógł sprawdzić, czego naprawdę uczy strażnica w tym temacie. Jest tu mowa tak, że ja to sparafrazuję, że niedoskonali ludzie samo przez się nie są dziećmi Bożymi, nie są upoważnieni do podawania się za dzieci Boże. Dalej to powiedziano, że Adam utracił to bycie Synem Bożym. I jest werset też z 1 Jana 3:10. Dzieci Boga i dzieci diabła uwidaczniają się w ten sposób. Nikt, kto nie trwa w prawości, nie pochodzi od Boga, ani ten, kto nie miłuje swego brata. Tylko ciekawe, ten werset jest omówiony, bo on zwraca uwagę na dwie grupy, na dzieci Boga i dzieci diabła. Nie mówi o żadnej trzeciej grupie. Więc co się dzieje? A jest on wytłumaczony tak. A zatem Bóg nie uznaje wszystkich ludzi za swoje dzieci. Z duchowego punktu widzenia ojcem tych, którzy świadomie dopuszczają się czynów potępionych przez Boga, jest diabeł. Jednakże prawdziwi chrześcijanie uzewnętrzniają przymioty Boże. Bóg wybrał z ich grona ograniczoną liczbę tych, którzy mają królować z Chrystusem w niebie i nazywa ich swymi dziećmi albo synami. Więcej szczegółów można znaleźć w artykule Ponowne Narodzenie. Czyli przemilczają ten fakt, że podano tutaj tylko dwie grupy, dzieci Boga i dzieci diabła, a oni mówią, że są dzieci Boga, dzieci diabła i trzecia grupa, którą stanowi większość chrześcijan. Więc dziwne, skąd to wynika z tego wersetu, nie mam pojęcia, skąd to jest wzięte. I bardzo ciekawy jest też skomentowany list do Rzymian, 8 rozdział, od 19 do 21. Ja to przeczytam już z tej książki. Stworzenie ze skwapliwym oczekiwaniem wypatruje objawienia synów Bożych. Zobaczmy, czas teraźniejszy. Stworzenie. Patrzymy z punktu widzenia apostoła Pawła. Wtedy już. Stworzenie ze skwapliwym oczekiwaniem wypatruje objawienia synów Bożych. Samo stworzenie zostanie uwolnione z niewoli skażenia i dostąpi chwalebnej wolności dzieci Bożych. I zobaczmy na ekspozycję tego wersetu.
Ludzkość zazna ulgi, gdy pod kierownictwem Chrystusa synowie Boży, dostąpiwszy życia w niebie, objawią się, czyli podejmą zdecydowane działania dla dobra ludzkości. Kiedy wierni ludzie na ziemi, nazwani w tym wersecie stworzeniem, i to jest nieuzasadniony całkowicie wniosek, osiągną człowieczą doskonałość i okażą się niewzruszenie lojalni wobec Jehowy jako władcy wszechświata, wówczas oni również jako dzieci Boże będą się cieszyć dobrymi stosunkami z Jehową, przypadnie to w udziale przedstawicielom wszystkich ras. Tylko skoro przez tyle tysięcy lat, przez 2000 lat była dostępna tylko jedna nadzieja, a apostoł Paweł, pisząc w latach pierwszego wieku, mówi, że stworzenie wypatruje, a nie, że stworzenie za 1900 lat będzie wypatrywać objawienia synów Bożych. To nie mogą to być mający nadzieję ziemską chrześcijanie, którzy tego wypatrują, bo wtedy takich chrześcijan mających nadzieję ziemską nie było nawet z punktu widzenia świadków Jehowy. Więc to jest mocno naciągany argument, z palca wyssany, żeby obronić swoją własną teologię, no bo po cóż by innego. Ciekawe też, dlaczego w tak ważnym temacie nie ma tego wersetu. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w jego imię. Dlaczego werset, który jest bezpośrednią odpowiedzią na to, jest całkowicie pominięty? Być może dlatego, że prowadzący ten lud sprawiają, że się błąka, a prowadzeni zaś są zwodzeni. Być może to jest powód. W tym jednym akapicie jest jeszcze jeden problem. Biblia wyjaśnia, jak sobie radzić z różnymi problemami i jak znaleźć prawdziwe szczęście. Oczywiście Biblia nie mówi o rozwiązaniu wszystkich problemów. Można mieć problemy w pracy z rzeczami, których nie było za czasów biblijnych. Na przykład z komputerami, z logistyką, z informatyką, ze strukturami społecznymi, których nie było wtedy. Czy prawnymi, czy jakimiś innymi. I człowiek, gdyby miał rozwiązywać na podstawie pisma swoje problemy, będzie miał do dyspozycji pewne zasady i będzie miał do dyspozycji własne sumienie dane od Boga. I wtedy można powiedzieć, że jedynie z niej możemy się dowiedzieć, co trzeba czynić, by się podobać Bogu. Jeżeli z jednej strony będziemy mieć pismo, a z drugiej własne sumienie i będzie to nasza decyzja. Ale jak to wygląda w praktyce u świadków Jehowy? Ja coś pokażę. Niedawno udało nam się ściągnąć taką książkę z internetu. To jest taki przewodnik dla ludzi pracujących w biurze oddziału Świadków Jehowy, którzy odpowiadają na pytania. Jest jakiś tam głosiciel czy starszy zboru, ma pewne pytanie i nie może sobie z nim poradzić. No to dzwoni do biura oddziału, do matki. Jakby to powiedzieli, czy jak to powiedziano nie tak dawno na zgromadzeniu, że mają ojca, ale mają też matkę. I jest tu kilka bardzo, bardzo, bardzo ciekawych rzeczy.
Ja na chwilę zrobię pauzę, żeby to też włączyć. Jest to 2007 rok. Kilka, zdaje się około półtora roku temu, pytałem mojego znajomego z Kanady, czy aby przypadkiem nie ma tej książki, dlatego że widziałem jej fragmenty chyba w książce W poszukiwaniu wolności chrześcijańskiej i przyjaciel Raymonda Franca, Peter Gregorson, był jedną z osób, która mogła mieć dostęp do tej książki. Jednak tak się stało, że niestety kontaktowałem się również z Peterem Gregorsonem przez tego brata, ale nie dało się nic namierzyć, nic takiego już nie mieli. Tamta wersja, o której mówi też książka W poszukiwaniu wolności chrześcijańskiej, ona jest z lat 70. ubiegłego stulecia, a my mamy wersję 2007, jeszcze z aktualizacjami, nawet z 2010 roku. Więc jesteśmy naprawdę na bieżąco z obecnym światłem strażnicy. Mając też książkę dla starszych, w zasadzie jesteśmy w stanie odtworzyć te polityki bardzo dokładnie. Znajduje się tutaj 52 tematy, 52 dziedziny życia i w zasadzie można to nazwać swoistym talmudem organizacji. Zaraz wejdziemy w szczegóły tego. Człowiek, który przystępuje do organizacji Świadków Jehowy, on jest uczony, że Biblia wyjaśnia, jak sobie radzić z różnymi problemami. Jest mu powiedziane, że czytaj w Biblii odpowiedź. Ale kiedy człowiek zostaje ochrzczony, i to mówię z doświadczenia, jest indeks do publikacji, skorowic, z jeszcze większą ilością tematów, pokrywającą każdą dosłownie dziedzinę życia. To jest szczyt legalizmu. Ci ludzie nadal są pod prawem. Chrystus przyszedł, żeby uwolnić ludzi od prawa, a oni z jednego systemu prawnego przeszli niejako do następnego. Nie są wolni od prawa. Jakie tu są tematy? Napoje alkoholowe, odstępstwo, chrzest, krew, wina krwi, łapówki, dzieci, obywatelstwo, ubranie, wygląd zewnętrzny, zachowanie z płcią przeciwną, osoby samotne, branie brata do sądu, odłączenie, wykluczenie, rozwód, starsi, cudzy, pomocniczy, zatrudnienie, sprawy rodzinne, broń palna, flaga, salutowanie fladze, hymny, hazard, nakrywanie głowy, święta, uroczystości, oddawanie szacunku urzędnikom państwowym, nielegalna działalność, uwięzienie, sale królestwa, sprawy prawne, małżeństwo, medycyna i leczenie, zebrania, uczestnictwo w różnych organizacjach, pamiątka, neutralność, wybory, rekreacja, przyłączenie, związek z religią fałszywą, szkoła, świeckie wykształcenie, segregacja rasowa zapewne, samoobrona, seksualne, prowadzenie się czy zachowanie, spirytyzm, podatki, tytoń i narkotyki, śluby i różne przypadki złego postępowania. To jest tylko spis tematów. Indeks jest jeszcze bardziej hardkorowy. Chciałem też pokazać środek tego, no bo tak, gdybyśmy powiedzieli, może ktoś powie, że to nie są wcale takie straszne rzeczy, może taki tylko przewodnik, ale zobaczymy na konkretne sytuacje. Ale wcześniej jeszcze warto zajrzeć do samego tego wstępu. Tutaj powiedziano, że ten przewodnik
powinien służyć do odpowiadania na korespondencję i jest on, żeby go trzymać w poufności, nie wolno go kserować, czy w jakiś sposób robić kopię zapasową. Ja już kserować nie muszę, bo mam i książkową wersję, którą sobie wydrukowałem, i tą wersję właśnie komputerową. Tu są ciekawe też sprawy odnośnie kogoś, kto naprawdę jest w miejscu, taki starszy zboru, który będzie teraz odpowiadał. Ja już przeczytałem dużą część tego przewodnika, więc jak ktoś ma jakieś pytania, to chętnie służę pomocą. Powiedziałem tutaj, żeby jakby chłodno traktować taką korespondencję, nie angażować się jakoś emocjonalnie, więc ktoś może potrzebować jakiegoś współczucia. Niech nie liczy na to, bo oni są już wyszkoleni, że mają raczej chłodno i oczywiście zaraz zobaczymy, co jeszcze. Ktoś porusza na przykład jakąś kontrowersyjną sprawę, no to od razu ktoś tak jest uczulony, że to jest tylko jedna strona medalu i że może istnieć druga. To może być oczywiście prawda, ale czasami ktoś jest skrzywdzony, no to oczywiście może być skrzywdzony jeszcze bardziej, bo tutaj powiedziano, żeby można doradzić starszym, żeby to oni rozwiązali ten problem. Często to rozwiązanie jest właśnie, że ktoś jest uznany za odstępcę tego, kto sam szuka problemów czy burzy jedność zboru. I co jest ciekawe, twoje odpowiedzi powinny zgadzać się z tym, co zostało opublikowane. Jeśli ktoś ma pytanie do strażnicy, to niech wie, że nic nowego się nie dowie, bo wszystko musi zgadzać się z tym, co zostało opublikowane. Więc będzie to najwyżej powtórzenie tego, co zostało już napisane. Tu jest zdanie, które w zasadzie jest fałszywe, dlatego że powiedziano, że pamiętaj o tym, że wiele z tego, co tu jest napisane w sprawie postępowania, powinno być postrzegane nie jako prawo, ale raczej jako dojrzała chrześcijańska rada, czy rada dojrzałego chrześcijanina. I drugie zdanie w zasadzie wyklucza całkowicie to zdanie. Zatem nie zawsze konieczne jest myśleć myśleć o tym, żeby nałożyć sankcje na osobę, jeżeli ktoś się nie w pełni zgadza z podaną radą i nie w pełni stosuje ją. Zobaczmy, nie zawsze jest konieczne myśleć w kategoriach nałożenia jakichś sankcji na osobę. Czyli tak jak ja bym miał pilnował jakiegoś wejścia i bym powiedział, że nie zawsze jak ktoś będzie chciał wejść, to ja będę musiał go pałką uderzyć w głowę. To jest na tej zasadzie. Nie zawsze. Ale skoro nie zawsze, to zazwyczaj jest to konieczne, prawda? Jakby mąż powiedział, że on nie zawsze bije żonę. On nie zawsze maltretuje dzieci. Nie zawsze jest to konieczne. I jeżeli dana osoba nie w pełni dostosuje się do podanej rady, czy można mieć swoje zdanie, czy to nie jest prawo? Czy to naprawdę nie jest postrzegane jako prawo? Skoro nie zawsze jest konieczne, żeby uważać, że jeżeli ktoś się nie w pełni z tym zgadza, to trzeba nałożyć sankcje? Przecież to jest niepoważne. I jeszcze jest jedno ciekawe zdanie, że ktoś może na przykład nie rozumieć tego. I tu jest takie fajne zdanie, że cierpliwie pomóż mu zrobić postępy zamiast straszyć go dyscypliną zborową, jeżeli on natychmiast jakby
nie dostosuje się do tej rady. To znaczy, że jeżeli upłynie jakiś czas, a on tego nie zrobi, no to dyscyplina zborowa przyjdzie na tego, kto zadał pytanie. Prawda? Są tam ludzie w Betel, którzy zajmują się odpowiadaniem pytań. I ktoś, kto napisze pytanie, które im się nie spodoba, a nie odwoła tego, nie zrobi tego rewoko, no to trzeba go wtedy dojechać niestety. To jest hardkorowa książka. Jest jeszcze gorsze, że wyciekła książka dla starszych. Bo tutaj dopiero cały ten legalizm widać. To jest po prostu legalizm 101. Już bardziej się nie da tego pokazać. Szkoda, że nie jest po polsku, bo może wtedy większość świadków, jakby sobie to przeczytało, to by włosy im stanęły na głowie. Tu jest następne po prostu hardkorowe zdanie. Wiele spraw, o które pytają bracia, są po prostu sytuacjami, w których oni sami będą musieli podjąć osobiste decyzje. Tak? A ta książka ma łącznie z indeksem 118 stron. Naprawdę to są osobiste decyzje? Skoro jest tyle praw? Skoro ta książka jest taka gruba? Czy naprawdę chodzi o osobiste decyzje? Skoro powiedziano, żeby skierować uwagę do prowadzenia rozmów na podstawie pism, tego, z którego przed chwilą czytałem, że nie jesteśmy dziećmi bożymi według ich nauki, albo ze Skorowidza, publikacji Strażnicy. Powiedziałem tu też co prawda, że jeśli są odpowiednie wersety w tej sprawie, to żeby je wspomnieć, ale dalej powiedziano, żeby skierować uwagę na prowadzenie rozmów i Skorowidz. A świadek Jehowy nie może wyciągnąć własnych wniosków, które będą sprzeczne z tym, co jest w Skorowidzu, co jest w Strażnicy, czy co jest w prowadzeniu rozmów. Musi się z tym zgadzać. Więc wersety tak naprawdę są drugorzędną sprawą, bo prawa są napisane w Strażnicy. Osoba też, która zadaje pytania, będzie zachęcana do tego, żeby starała się nie gorszyć słabych. Ciekawe jest to, z mojej perspektywy, jaką wytwórnią słabych ludzi jest strażnica. Jak wszystko gorszy tych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że są obłożeni tyloma prawami. Nie potrafią uszanować sumienia drugiego człowieka. Dlatego, że w ich przypadku sumienie nie działa, bo jest poddane sumieniu 7 członków ciała kierowniczego. Dlatego ich sumienie nie działa, nie musi działać. Tam jest tylko rozum, że za złe postępowanie będzie kara. To jest prawo, to nie jest sumienie. Moje sumienie jest takie, że jak ja zrobię coś, to będzie mnie gryzło sumienie, że ja zrobiłem coś złego, ale nikt mnie za to z żadnego zboru nie wyrzuci. Chyba, żeby naprawdę już jakoś niemoralnie postępować, to wtedy sam siebie bym wyrzucił. Ale są sprawy, o których Pismo nie mówi i mamy wolną rękę. Wtedy działa nasze sumienie. A w wypadku świadków Jehowy działają tysiące stron, do których trzeba się dostosować, jeżeli chce się pozostać świadkiem Jehowy. Co w wypadku kogoś, który
nie zgadzałby się ze strażnicą, a jednak postanowił do nich napisać, żeby powiedzieć, że się z nimi nie zgadzam. Powiedziałem tutaj, że ważne jest, żeby zwrócić uwagę na postawę tego, który pisze, a dalej tutaj, że jeżeli ktoś przejawia taką wyzywającą, pozbawioną respektu postawę, czyli oni muszą z uniżeniem głowy, musisz, przepraszam, bo ja mam takie pytanie, i wtedy możesz zadać to pytanie, ale jeżeli ty wiesz i pytasz w znaczeniu, dlaczego piszecie takie bzdury, no to wtedy jest bardzo ciekawe, może być zalecane najpierw skontaktować się ze starszymi, żeby określić jakby pozycję danej osoby w zborze, znaczy czy cieszy się taką dobrą pozycją i szacunkiem i jakiej pomocy można by jej udzielić. Czyli już starsi się zainteresują, dlaczego on pisze w jakiś wyzywający sposób do niewolnika. Jakim prawem? I też stara śpiewka. Jeżeli po ich wytłumaczeniach ktoś nadal ma problemy z akceptowaniem tego, co zostało opublikowane przez wiernego i roztropnego niewolnika, zachęć ich, żeby pozostawili sprawę w rękach Jehowy. A propos pozostawiania sprawy w rękach Jehowy, to chciałem pokazać jeszcze jedną sprawę. Załóżmy, że jesteś na sali królestwa. Jesteś osobą zainteresowaną, albo też nawet możesz być świadkiem Jehowy przez wiele lat. I załóżmy, że masz dzieci. Ufasz temu starszym zboru. Wiele lat tam się spotykałeś, znasz tych ludzi, prawda? Ale po pewnym zebraniu, kiedy straciłaś to dziecko z oczu, ono później jest takie markotne i mówi ci później w domu, że wujek Andrzej mnie dotykał. Gdzie? No to pokazuje ci, gdzie. Idziesz do starszych, mówisz, co to się dzieje. Oczywiście ten ten pedofil wypiera się wszystkiego w żywe oczy. I co? Co robi strażnica? Jakie są rady w tej sprawie? Jakie są rady wiernego i roztropnego niewolnika? Zobaczmy, książka Paście Trzodę Bożą. Trzydziesty punkt, czytamy tak. Gdy oskarżony nie przyznaje się do winy. Starsi badający sprawę postarają się zorganizować spotkanie obwinionego z osobą wnoszącą oskarżenie. Uwaga! Jeżeli zarzut dotyczy seksualnego napastowania dziecka, a ofiara jest niepełnoletnia, starsi przed urządzeniem takiego spotkania skontaktują się z biurem oddziału. Okej. Przed urządzeniem takiego spotkania. To znaczy, że takie konfrontacja tego małego dziecka ze starszym zboru pedofilem zostanie zorganizowana. Jeżeli oskarżający lub obwiniony nie chce się spotkać ze starszymi, albo obwiniony wciąż zaprzecza zeznaniom jedynego świadka, a nie są znane inne dowody winy, starsi pozostawią sprawy w rękach Jehowy. To znaczy nie zrobią nic. Nie zgłoszą tej sprawy na policję. Powiedzą, że nie ma sprawy, bo nikt nie widział. Nikt tego nie zobaczył. I w związku z tym nic się nie stało. I tego nie mówi się tym, którzy przychodzą do organizacji, że takie jest prawo, że takie jest ich legalistyczne prawo. Zobaczmy dalej. Co by się stało, gdybym na przykład ja, oczywiście anonimowo, bo gdybym napisał, kim jestem, to nie dostałbym odpowiedzi. Gdybym ja na przykład ze skrytki pocztowej albo w jakiś inny sposób wysłał pytanie do strażnicy.
I czytamy tutaj tak, kiedy ktoś, kto nie jest świadkiem, przedstawia jakieś takie wyzywające pytanie, które stanowi pewnego rodzaju problem, często najlepszą odpowiedzią jest, żeby wysłać mu tylko krótką odpowiedź, która zawiera broszurę lub kopię opublikowanego artykułu na dany temat. W pewnych przypadkach najlepiej jest nie odpowiadać wcześniej niż zanim starsi odwiedzą go, żeby określić jego szczerość i pobudki. Więc nieważne jest, czy to jest prawda, czy pytanie jest mądre, czy głupie, bo są też głupie pytania, bezsensowne, ale pytanie może być mądre i może dosłownie rozwalić całą ich doktrynę. Ale oni, widząc, że ten ktoś nie ma zamiaru zostać świadkiem Jehowy, to znaczy, według nich nie jest szczery. Nie wiem, jak te dwie rzeczy się wykluczają, że ktoś nie chce być świadkiem Jehowy, to znaczy, że nie jest szczery. To wtedy na takie pytanie odpowiedzi się w ogóle nie uzyska. Przejdźmy zatem do konkretów. Co to cudo nam mówi o świadkach Jehowy? Strona 58. Już zdążyłem dość sporo z tego przeczytać. Mam nadzieję, że was też to zainteresuje. Załóżmy, że mój ojciec byłby wojskowym i na przykład umarł i jestem teraz na jego pogrzebie. I chcieliby mi dać flagę państwową, pięknie poskładaną. Czy Biblia coś mówi w ogóle na ten temat? Czy ja to mogę wziąć, czy nie? Kilka razy przeczytałem Biblię, ale nie kojarzę tego typu rzeczy. Co mówi prawo strażnicy? Czasami w organizowanym przez rząd pogrzebie weterana wojennego rodzina otrzymuje flagę. Rodzina tego po tym weteranie. Wiedząc, że taka jest praktyka, chrześcijanin może zawczasu zażądać, żeby ten aspekt pogrzebu został ominięty. Jeżeli nie można tego zrobić, chrześcijanin może wywnioskować, że może przyjąć flagę o tyle, jeżeli nie będzie z nią związany żaden akt bałwochwalstwa. Ja tam nie uważam siebie za jakiegoś wielkiego patriotę, ale uważam, że tego typu uhonorowanie człowieka, który oddał życie za kraj, jest czymś, w zasadzie jakąś formą wdzięczności, jakąś formą szacunku. Co jest w tym złego? Dlaczego tworzyć jakieś legalistyczne prawo, żeby wzbudzić jakieś wątpliwości w sprawie, która jest całkowicie osobistą sprawą? Gdzie nie powinno się mieć w ogóle problemu z czymś takim? Inna sprawa jeszcze z tą flagą, że na przykład w swoim miejscu pracy osoba może być wyznaczona do tego, żeby podnosić albo opuszczać flagę, tak jak na przykład nad szkołą lub innym budynkiem publicznym. I teraz jest znowu rozróżnienie, żeby czynić to, jeżeli ktoś by to zrobił podczas ceremonii oddawania czci fladze, to by znaczyło, że uczestniczy w patriotycznej uroczystości, ale kiedy nie ma żadnej patriotycznej ceremonii, dana jednostka może zdecydować, że to na przykład zrobi. I znowuż tutaj, jakie jest biblijne tego uzasadnienie, nie ma nawet żadnego wersetu. Do jakiego prawa nas odsyła teraz ten podręcznik do odpowiadania na pytania? Dobrze, przebudźcie się z roku 77 i strażnicy z roku 77. Zobaczmy dalej, czy ten legalizm, czy to już jest koniec, czy nie będzie już nic, co naprawdę
mocno zastanawia, czy naprawdę jest to chrześcijańska organizacja. Podtytuł, to jest ciąg dalszy, dotyczy wykluczenia. Nie śpiesz się, żeby organizować komitet sądowniczy komuś, kto próbował czy dokonał próby samobójczej. W większości przypadków przesłuchiwanie przed komitetem sądowniczym nie jest wymagane. I bądź życzliwy dla takiej osoby. W większości przypadków, znowuż, nie śpiesz się z komitetem. Czyli tu odradzają komitet sądowniczy, ale go nie wykluczają. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy w jakimś chrześcijańskim zborze czy grupie i ktoś z nas próbował odebrać sobie życie, a my się zastanawiamy, czy nie powinniśmy go wyrzucić z naszego zboru. Czy ci ludzie mają serce, którzy to pisali? Wyobrażamy sobie coś takiego w ogóle? Gdzie tu jest miłość? Gdzie tu jest miłosierdzie? Gdzie tu jest braterstwo? Tego uczą się starsi właśnie. Bo w książce dla starszych zresztą jest to samo napisane. Strona 26. Znowuż ostry klimat. Kobieta zostaje zgwałcona. Jakie rady mamy w jej przypadku? Że potrzeba rozeznania przy rozważaniu twierdzeń czy zarzutów odnośnie gwałtu. Trzeba wziąć pod uwagę nastawienie umysłowe, okoliczności, które doprowadziły do rzekomego gwałtu. Czyli podejrzanym staje się ofiara. I to jest coś, co jest też charakterystyczne dla tej chorej organizacji. Nie tylko to, bo dalej powiedziano opóźnienia w zgłoszeniu tego i tak dalej. Czy osoba, która w ten sposób ucierpiała, czy pierwszą jej myślą jest, że trzeba to od razu wszystkim zgłosić? Czasami takie osoby cierpią w milczeniu, ale potrzeba specjalisty, potrzeba doktora, potrzeba psychologa, potrzeba policjanta i sądu. Nie jakichś ludzi, którzy jeden myje okna, drugi wynosi śmieci. Potrzeba ludzi, którzy naprawdę pomogą w tej sprawie, którzy mają kwalifikacje ku temu. A niektórzy będą oskarżać jeszcze kogoś, że miała niewłaściwe nastawienie, okoliczności, sama się wpakowała w to. Po prostu. I jeszcze zgłosiła to za miesiąc, to jeszcze zrobią jej komitet sądowniczy i ją wyrzucą. Tak źli są ci ludzie, którzy to pisali. Ten dokument tylko pomaga to dostrzec dokładniej. Są źli ludzie po prostu. Sam zresztą sposób postępowania. Mogą być dwie te same sytuacje. Na przykład tutaj mamy napoje alkoholowe. I załóżmy, że jestem świadkiem Jehowy jeszcze. Narąbałem się jak stodoła, ale w domu. Nikt tego nie widział. Wymiotowałem całą noc. Później ruszyło mi sumienie, poszedłem do starszych. A załóżmy, że nie było tak, ale dokładnie tak samo się narąbałem i byłem w barze i widziało mnie dwóch świadków Jehowy. Czy ten grzech czymś się różni? Ten był narąbany i ten był narąbany.
ale dla świadków Jehowy różni się i to bardzo. Posłuchajmy. W przypadku, gdy ściągnięto hańbę na zbór przez publiczne pijaństwo, może być niezbędne założenie komitetu sądowniczego, nawet jeżeli incydent wystąpił tylko raz. Czyli jeden pijak, jak pije sobie w domu, może sobie pić, czy mogło mu się zdarzyć, ale drugi, ponieważ go widziano i to przyniosło hańbę zborowi, będzie wyrzucony. Dlatego, i widać to wyraźnie, że dla nich bardziej liczy się wizerunek zewnętrzny. Nie tyle dobro danego człowieka, co wizerunek zewnętrzny. I jeszcze mamy stronę 29. Nie chcę za dużo też zamęczać, ale to jest po prostu hit, dlatego że sam byłem zaskoczony, że taka jest odpowiedź. Sprawa dotyczy wykluczenia i szczegółowo urodzin. Kiedy byłem starszym, gdyby ktoś mnie zapytał, i nawet do niedawna, czy za obchodzenie urodzin świadek Jehowy zostanie wykluczony, to powiedział mu, że oczywiście tak. Podobnie za obchodzenie Bożego Narodzenia, które tak naprawdę uważa się, że jest to obchodzenie urodzin Syna Bożego. Ale kiedy natknąłem się na tą książkę i to wyjaśnienie, które zaraz tu omówię, zacząłem szukać w publikacjach, czy jest coś na temat, co wiąże wykluczenie, czy komitet sądowniczy i urodziny. Niczego takiego nie znalazłem. Chociaż z praktyki wydaje mi się, że ktoś taki jednak byłby wykluczony. I jest to częściej niż się wydaje, mimo że oficjalne stanowisko jest takie, jak tutaj zaraz przeczytamy. Jeżeli ktoś w zborze obchodzi swoje urodziny lub innej osoby, spróbuj życzliwie i cierpliwie go pozyskać. Pokaż mu, że obchodzenie urodzin często miało związek z astrologią. Jezus Chrystus polecił swoim naśladowcom obchodzić czy upamiętniać jego śmierć, nie jego urodziny. To zgadza się z zasadą zapisaną w Księdze Kaznodziei 7.1. Jedyne dwa przypadki urodzin zapisane są w Biblii, a na nich oddawano cześć czy uhonorowano niegodziwych ludzi. W każdym wypadku miała miejsce egzekucja lub morderstwo. I teraz konkretna odpowiedź. Dana osoba nie będzie zazwyczaj wykluczona za obchodzenie urodzin. Jednak, jeżeli ktoś trwa w stanowczym zachęcaniu, żeby obchodzić urodziny, lub też aktywnie popiera biznes związany z urodzinami, w ten sposób otwarcie zachęcając i popierając ich obchodzenie, przez co powoduje podziały, niezbędne może być wykluczenie. Czyli wykluczą kogoś nie za nawet oświętowanie jakichś świąt religii fałszywej, tylko za podziały w zborze. Ale każda sprawa musi być rozstrzygana osobno. Więc to był taka rzecz nowa, której w zasadzie nie wiedziałem, jeśli chodzi o urodziny. Widzimy, że tego legalizmu jest bardzo dużo. Że jest tego zatrzęsienie po prostu. I smutną prawdą jest to, że ci ludzie, którzy ze szczerym sercem starają się poznać Boga, trafiają na świadków Jehowy, którzy sami nie wiedzą, do jak bardzo legalistycznej organizacji należą. Jak bardzo nie znają tych doktryn. Jak większość świadków nie wie na przykład, że Jezus Chrystus nie jest ich pośrednikiem. O tym też
postaram się zrobić film. Ufa się tym ludziom ślepo. Rezygnuje się z własnego osądu. Własne zdanie, niezależność jest demonizowana, a synonimem niezależności jest wolność. Ja nie chcę być zależny. Chcę być wolny. Wolny w Chrystusie Jezusie. Z całą pewnością można powiedzieć, że prowadzący ten lud sprawiają, że się błąka, a prowadzeni zaś są zwodzeni. Nie daj się dłużej zwodzić. Uzyskaj niezależność. Uzyskaj wolność. Amen. Jezus jest drogą.